Cześć, witam wszystkich. Witam Was z Puckiego Mola. Krótki spacer przed pracą. No i za chwileczkę zaczynamy. Zapraszam. A, bo bym zapomniał. Chciałbym serdecznie pozdrowić panią Joannę, która oczywiście odwiedziła mnie w sklepie w Jastrzębiej Górze. Dzięki za odwiedziny. Pozdrawiam serdecznie. A to już angielski dzbanek Staffordshire z różowym wzorem kwiatów oraz scenką rodzajową. Wysokość 21 cm. Cena tego dzbanka to 50 zł. A tu mamy metalowy kuferek z ozdobnymi złoceniami oraz scenkami rodzajowymi, takimi królewskimi scenkami. Długość 31 cm, wysokość 20 cm i szerokość również 20 cm. Cena tego kuferka to 80 zł. Na Waszą prośbę postanowiłem robić trochę dłuższe filmiki. Wiele osób mnie o to prosi, więc nie ma problemu. A to już duo do espresso w różowe kwiaty z szerokim złotym zdobionym rantem. Cena tego duo to 25 zł, sygnowane Burg Lindau. A to już cztery obiadowe talerze sygnowane Villeroy Bosch w kolorze niebieskim, również z scenkami rodzajowymi. Cena za cztery sztuki to 100 zł. Niestety nie. Dwie laleczki porcelanowe, 40 zł sztuka. Wazon Ząbkowice, projekt Bogdana Kupczyka. Wazon o nazwie Rotterdam. Wysokość 33 cm. Cena 280 zł. A to już porcelanowy japoński podgrzewacz, wysokość 8 cm, średnica 13 cm, z motywem przepięknych pawi,
Cena 60 zł. A to dwa porcelanowe dzwoneczki, pierwszy z motywem owoców, jest sygnowany, japoński, drugi z napisem mama oraz motywem kwiatów. Ten pierwszy japoński dzwoneczek to cena 25 zł, a tego drugiego 30 zł. Dwie przepiękne francuskie filiżanki do czekolady znanej i cenionej marki Limoges. Filiżanko pojemności 160 ml, wysokość 9,5 cm. Wymiary podstawka to 19 cm na 13,3. Cena tych dwóch filiżanek to 280 zł. Komplet sześciu szklanek osadzonych w cynowych, pięknie zdobionych koszyczkach. Cena 250 zł za 6 sztuk. To na dzisiaj tyle, kochani. Chciałbym jeszcze na koniec polecić Wam kanał Made in Retro. Słuchajcie, tam znajdziecie wiele cennych informacji o starociach, antykach, a także relacje z targów staroci, z plich targów. Słuchajcie, naprawdę fajny kanał. Polecam serdecznie. A ja już Was żegnam. Do usłyszenia. Do zobaczenia.